Zajmujemy się wieloma sprawami w ciągu dnia, w ciągu tygodnia, w ciągu miesiąca, roku, w ciągu lat minionych całych, a tak zapominamy czasem o tym, że wśród nas są ludzie, którzy odznaczają się szczególną troską o to, ażeby być człowiekiem prawdziwym, to znaczy, ażeby żyć według wartości chrześcijańskich, przekazań Bożych na co dzień, co nie jest łatwe. I ci ludzie są świętymi, są wśród nas, nie rozpoznajemy ich może zawsze po postawach, tu i ówdzie tak, ale my w dniu dzisiejszym upamiętniamy przede wszystkim świętych zmarłych, tych, którzy przeżyli swoje życie, przebyli swoją drogę życiową, ten odcinek historyczny, który w granicach i myśli Bożej opatrzności im został wyznaczony i przebyli go z sukcesem, odnieśli zwycięstwo. Przecież, że wspomnę świętego Maksymilna Kolbe, nie zawsze sobie zdajemy sprawę z tego, co to było za wydarzenie, co to za ofiara. Ten człowiek dobrowolnie oddał swoje życie za drugiego człowieka. Łatwo jest o tym mówić, ale znaleźć się w takiej sytuacji i podjąć taką decyzję, to trzeba być rzeczywiście człowiekiem wielkiej świętości, wielkiej wiary i wielkiego szacunku dla drugiego człowieka. Przecież on to uczynił dlatego, że ten człowiek wołał, krzyczał, została rodzina, mam dzieci, mam żonę. Słysząc to, zmobilizował się wewnętrzny i od razu odezwało się w nim to, co było dla niego przesłanką życiowo. Solidaryzować się z drugim człowiekiem i wyjść mu naprzeciw. Wyszedł w sposób heroiczny. I to ja dzisiaj w to sposób szczególnym podkreślam i tym żyję. Bo jak powtarzam, piękne kazania i różne wypowiedzi takie sobie można głosić, ale postawić się w sytuację tego człowieka i podjąć zbliżoną decyzję, to jest akt heroiczny, to jest wielkość, to jest świętość. Świętość wyzywająca dla nas. Nie każdy z nas jest zdolny z natury do aktów heroicznych, takich jak męczeństwo dobrowolne z miłości do drugiego człowieka, ale zdolny jest do wielu innych aktów. Ja uważam, że jednym z takich wielkich dzisiaj dla nas wyzwań to jest świętość na co dzień, przez całe życie, czyli być wyznawcą, być wyznawczą przez całe życie i praktykować cnoty chrześcijańskiej i żyć według przekazań codziennie przez całe swoje życie. To też jest akt wielkiego heroizmu. I wydaje mi się, że Polska dzisiaj takich właśnie bardziej ludzi potrzebuje, aniżeli męczenników. I o takich ludzi się ja dzisiaj będę modlił, bo takich nam trzeba.